Kurczę, jaki rozmiar klawiatury wybrać? 100%, czyli pełna klawiatura z przyciskami nawigacyjnymi oraz panelem numerycznym. PKL, czyli klawiatura, która została skrócona i nie posiada panelu numerycznego. Czy 60%, czyli totalnie kompaktowa klawiatura, która nie posiada klawiszy nawigacyjnych oraz nie posiada przycisków funkcyjnych. Oczywiście zaliczamy też inne rozmiary klawiatur. Te są takie najbardziej popularne, ponieważ są też takie klawiatury jak 96%, czyli klawiatury takiej, dosłownie takie same, jeśli chodzi o praktycznie jak 100%, tylko wciśnięte. Po prostu nie mają one tak dużych jakby przerw, jak na przykład właśnie ta klawiatura. Są też klawiatury 75%, czyli takie jak ta, tylko tak samo jak w przypadku 96%, po prostu tak samo wciśnięte. Pojawią się też oczywiście klawiatury 65%, czyli klawiatury takie trochę jak 60%, tylko one mają troszeczkę tutaj właśnie tych klawiszy nawigacyjnych. Są strzałki, troszeczkę jest to tak inaczej wciśnięte. Jeśli jesteś osobą, która ma dużo miejsca na biurku, która używa dosyć często panelu numerycznego, jest dużo takich osób, może grasz w GTA, gdzie się lata pod numpadem, to wtedy polecam ci raczej mieć klawiaturę 100%. Jeśli natomiast, tak jak ja, nie używasz numpada, który jest ci niepotrzebny, tylko tak naprawdę tracisz przez to miejsce, a chcesz mimo wszystko mieć dalej praktyczność klawiatury, mieć te klawisze, to wtedy wybieraj TKL-kę. Jest ona praktycznie tak samo użyteczna. Natomiast w przypadku klawiatury 60%, jeśli jesteś osobą, która totalnie nie używa klawiszy typu delete, strzałek, no ja akurat używam przycisków typu print screen, delete, czasem może strzałki używam, żeby na przykład czas na YouTubie przełączać po 5 sekund, tak? Oczywiście tych przycisków totalnie nie tracimy, mamy często jakieś kombinacje, aby mieć te przyciski, na przykład w przypadku tego XPG, żeby mieć na przykład print screen, trzeba wcisnąć FN plus Y, żeby mieć na przykład F1, FN plus 1 i tak dalej, żeby mieć strzałki FN plus W, wtedy to się przełącza. Rozumiecie chyba, o co mi chodzi. No to dla mnie mimo wszystko TKL-ka jest idealna, ale jeśli tylko tak naprawdę grasz, to jak najbardziej 60% będzie git, chociaż naprawdę szczerze, ja przez jakiś czas używałem klawiatury 60%, jak najbardziej jest to dobre wrażenie. Natomiast ta klawiatura, mimo tego, że posiada OTM Blue, czyli one powinny mieć N-key, nie wiem dlaczego tutaj jest 6 key rollover, to przykładowo nie mogłem robić kombinacji Alt F4, ponieważ nie ma tutaj tych klawiszy funkcyjnych, a przycisk FN plus 4 tylko robi nam Alt F4 i przykładowo w tej klawiaturze nie mogłem wciskać klawiatury, nie mogłem wciskać po prostu akcji Alt FN 4. Niewyłapywana była. To też trzeba mieć pod uwagę. Natomiast też, żeby usunąć ten błąd, jak najbardziej można kupić klawiaturę 65%. Ona w takim zastosowaniu będzie naprawdę bardzo dobra. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że zazwyczaj jeśli mamy w ofercie klawiaturę i 100% i TKL, bardzo często jest tak, że taka klawiatura będzie tańsza niż ta. Z jakiego może powodu? Ponieważ do produkcji tej klawiatury trzeba użyć mniej przełączników, tak? Tutaj nie ma tych dodatkowych przełączników, nie trzeba wyprodukować nakładek na klawisze i też po prostu nie trzeba budować tej obudowy, więc wtedy ta klawiatura będzie po prostu tańsza. Więc myślę, że w większości przypadków klawiatura TKL będzie najlepsza. Naprawdę mało osób używa panel numeryczny. Jeśli naprawdę używasz panelu numerycznego, kup sobie klawiaturę 100% bądź właśnie 96%. Oczywiście też możesz kupić klawiaturę taką jak ta, czyli TKL, i dokupić opcjonalnego numpada. Tutaj jest najlepiej, ponieważ tutaj jest złącze USB dodatkowe, więc nawet nie marnuje USB w komputerze. Natomiast w większości przypadków ta klawiatura będzie najlepsza, tak jak mówiłem. No niewiele osób używa po prostu panelu numerycznego, a mimo wszystko tutaj się pojawiają takie klawisze jak delete, print screen, strzałki, i niektórzy też wolą na przykład na strzałkach grać, więc taka klawiatura będzie idealna, ponieważ ona zajmuje zauważalnie mniej miejsca. Serio, może się wydawać, że to jest niewiele, ale jednak jest różnica. Więc bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że pomogłem przy wyborze klawiatury. Miłego dnia lub nocy i to tyle. Nara!